Dzień dobry, proszę Państwa, witam w hodowli Ganka Zjatów. W dniu dzisiejszym kolejna próba na psie Wulkanie. Pies niespełna 10-miesięczny w obronie dziecka. Tak jak Państwo widzicie, dzisiaj w obcym terenie na spacerze. Zaraz się tą kamerą najadę, pokażę Państwu, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, że ten pies nie jest u siebie na posesji, nie jest u siebie na wybiegu, jest w całkiem obcym miejscu z dzieckiem. Tak naprawdę jesteśmy na spacerze. Ja pokażę powoli. Tu jest całkiem obcy teren, tu jest pan pozorant, już czeka, który ma zagrozić. Przyjadę Państwu dookoła, coś jeszcze powiem przy okazji. W takim miejscu, jak tu widzimy, bardzo oddalonym od miejsca zamieszkania, od miejsca, gdzie ten pies bytuje na co dzień. Tak jak mówiłem, na spacerze, psy bezwzględnie przygotowane do obrony, proszę Państwa. Tylko selekcja bezwzględna, którą prowadzimy z panem Rafałem. Ja bym, Krystianku, cię poprosił, żebyś go powoli tak ustawił przodem, żeby tam linki żadnej nie miał, bo chyba nie widzę, nawet nie ma. Ja się przekierunkuję. Pokażę Państwu, że jest pan pozorant. Pies tak naprawdę bardzo stabilny. On nie wykazuje żadnych cech dominacji ani agresji w stosunku do pozoranta, którego ja Państwu za chwilę pokażę. Pan pozorant już przybył na miejsce. Czeka. Ja oczekuję, proszę Państwa, od tego pana pozoranta możliwości zaboru tego dziecka. Taki scenariusz mamy dla tego pieska przygotowany, że jeżeli pies nie da rady, pan pozorant podejdzie, zabierze dziecko, odprowadzi na bok, no i wówczas pies nie zda egzaminu. Jeżeli pies nie dopuści pozoranta w realnym zagrożeniu, w bezpośrednim kontakcie, no to, proszę Państwa, rekomendacja z hodowli Ganka Zjatów dla Wulkana jak najbardziej, na ocenę bardzo dobrą. Już, Krystianku, powoli się przygotowujemy. Daj linkę tutaj z tyłu za plecy. Przesuń obroże, żeby pies mógł zapracować. Daj mu tutaj na plecy z tyłu, o tak. Ja troszeczkę odjadę. Pan pozorant, bardzo proszę, na razie spokojnie podchodzimy. Ja chcę Państwu pokazać, pan pozorant idzie, jak pies się zachowuje. On tak naprawdę nie wykazuje żadnej agresji. Proszę zobaczyć, zaobserwował, że coś się dzieje. Krystianku, podejdź bliżej, żeby się linka napięła, żeby tu nie było zagrożenia. I teraz pan pozorant będzie już przychodzi w zły zamiar do tego psa, bardzo proszę, i będzie chciał zabrać dziecko. Zobaczymy, jak się pies zachowa. No, Wulkan, proszę Państwa, zaczyna ruszać. Obcy teren, absolutnie znowu zostawiony sam sobie z dzieckiem. W obronie jest ten pies, proszę Państwa. Tak pracuje na pozorancie, w obcym miejscu dla niego. Pan pozorant ma za zadanie, tak jak już wcześniej mówiłem, zaboru dziecka w obcym miejscu. A pies ma za zadanie odeprzeć to zagrożenie. Pokazać, jakiego jest charakteru. Jakie psy, proszę Państwa, są w hodowli Ganka Zjatów dostępne. Jak one pracują na pozorancie. Dobra, dziękuję, proszę troszkę do tyłu. Wystarczy, wystarczy, kamera pokaże. Pies się uspokaja, dziecko do psa. Bardzo proszę podejść, Krystianku. Pochwal psa. Pokaż, jakie ty masz z nim relacje. Jak on się zachowuje. Pies w obcym terenie, proszę Państwa. Oddaliśmy się specjalnie od posesji, aby Państwu zaprezentować walory tego psa. Jakiego on jest charakteru. Jak mocny, stabilny to jest pies, jeżeli chodzi o psychikę. Pewny swojej siły. Bezwzględnie staje do obrony, proszę Państwa. Niezależnie gdzie jest. On tu nie jest dopingowany przeze mnie. Jest z dzieckiem. Czuje słabość u tego dziecka. Pies wyczuł potrzebę obrony. Uspokoił się, położył. Za chwilę druga próba będzie, proszę Państwa. Pan pozorant podejdzie. A tak się pies zachowuje w stosunku do dziecka, z którym teraz jest na spacerze. Takie mają relacje, proszę Państwa, w stosunku do opiekuna swojego. Ten piesek tak się zachowuje, tego chłopczyka. A tak się zachowuje, proszę zobaczyć. Jest pan pozorant w zasięgu wzroku, ale pies bardzo stabilny, nie wariuje. Ja bym pana pozoranta poprosił taką drugą mocną próbę zaboru tego. Pies rusza. Tak się zachowuje pies. Proszę Państwa, pozorant z przedłużeniem ręki, z pałką. Tak pracuje Wulkan. Bardzo mocny pies. Ze względu na tak naprawdę młody jeszcze wiek tego psa, nie dajemy temu psu, proszę Państwa, jeszcze nic do gryzienia. Tu jeszcze uzębienie się nie wykształciło w odpowiedni sposób, ale tak ten pies pracuje. Na pozorancie, proszę zobaczyć. Dobra, wystarczy. Krystianku, do psa, szybciutko pochwal. Tak on się zachowuje, proszę Państwa, w obronie. Tak się zachowuje, proszę Państwa.
pies hodowli Ganka z Jatów, który będzie dopuszczany do rozpłodu z naszymi samicami, które będziemy też Państwu prezentować. Jakie one mają walory użytkowe, te psy, proszę Państwa. Tylko na tym nam zależy, aby te psy bezwzględnie się spełniały, pokazywały to, co najlepsze. Tak jak w tym przypadku pełną obronę, stosunek, relacje z dzieckiem. Tak ten pies się zachowuje. Proszę zobaczyć, bardzo spokojny, stabilny pies z dzieckiem. Wyciszony. Dziecko przy psie, pies czuje, że należy bronić. Tak te psy, proszę Państwa, się zachowują. Ja tylko nadmienię, że szczenięta po naszych psach tylko i wyłącznie w hodowli Ganka z Jatów. Te psy nie będą psami rozpłodowymi w innych hodowlach, absolutnie, proszę Państwa. Ja już w dniu dzisiejszym mówię, proszę się nie pytać, bo mamy telefony. Nie kryjemy obcych samic, proszę Państwa, tylko nasze, wyłącznie z naszej hodowli samice. A szczenięta po tych psach będą dostępne dla Państwa. Proszę się interesować, śledzić hodowlę, śledzić kanał, śledzić stronę Facebooka. My będziemy Państwu te pieski pokazywać w różnych sytuacjach. No i myślę, że na dzień dzisiejszy tyle. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu za oglądanie. Pozdrawiam.